Cześć, no dzisiaj tak jak zapowiadałem, pokażę Wam na czym polega moja przeróbka tej ładowarki, żeby udało nam się tutaj uzyskać wyższe prądy podczas wysycania niż te 0,9 A. Zobaczcie, tutaj tak jak Wam pokazywałem, ja sobie tutaj dorobiłem taki wyłącznik dwupozycyjny. Trzeba tę ładowarkę otworzyć, wyłączyć sobie zasilanie, odpiąć od akumulatora, żeby nas tutaj nic nie pokopało, bo szczerze mówiąc tutaj trzeba trochę z tym uważać, bo te radiatory są zasilane tutaj podwyższonym napięciem, no i można tutaj doznać lekkiego porażenia, także trzeba uważać po prostu, jak się tutaj coś robi, żeby nie zostać porażonym prądem. Tutaj z prawej strony mamy ten potencjometr, do którego musimy się dostać. No musimy tę całą płytkę drukowaną tutaj sobie odkręcić, żeby dostać się na drugą stronę. I zobaczcie, tutaj są trzy punkty lutownicze tego potencjometru. My się musimy podlutować do tej pierwszej lewej skrajnej i do środkowej nogi potencjometru. Jakiś kawałek krótki dwóch przewodów. Podpinamy sobie do tego wyłącznik. I w tej chwili odwracając to i nie dotykając już tego, co jest wewnątrz, możemy włączyć sobie zasilanie. Podpiąć akumulator. I w tej chwili tak, ten potencjometr ma około 30 obrotów. Całkowita ilość obrotów tego potencjometra wynosi około 30. I teraz tak, jeżeli chcielibyśmy sobie podnieść prąd ładowania tylko do 1,5 A, to nie musimy robić żadnego wyłącznika tutaj. Wystarczy, że odkręcimy ten potencjometr na maksimum w lewo. Będziemy kręcić tak długo, aż zaczniemy słyszeć takie lekkie klikanie w tym potencjometrze. To znaczy, że dojechaliśmy po prostu do skrajnej lewej pozycji. I tutaj po załączeniu opcji rekont zawsze będziemy mieli ten prąd 1,5 A bez żadnego przełączania. I jeśli nam to wystarczy, to możemy tak to zostawić. Ale jeżeli będziemy chcieli sobie te prądy ustawić w innej pozycji, to tak, no może zacznijmy tak jak ja zrobiłem od tego prądu maksymalnego, który da się tutaj ustawić. Po prostu przekręcamy w prawą skrajną pozycję. Jedziemy tym potencjometrem do samego końca i znowu jak usłyszymy klikanie, tak możemy to zostawić. I w tym momencie działając tym naszym wyłącznikiem będziemy mieli prąd ładowania 3,5 A. Tutaj sobie zapisałem, no te 1,5 A, jeżeli na maksa go odkręcimy w lewo. I teraz tak, jeżeli chcielibyśmy sobie poustawiać jakieś inne prądy ładowania, 2,5, 2 albo 1,5 A, to musimy najpierw sobie skręcić ten potencjometr na maksimum w prawo i liczyć sobie dokładnie obroty. Czyli wyszło mi, że tutaj gdzieś około 4,5 obrotu w lewo, od skrajnej prawej pozycji to mamy 2,5 A, 19 obrotów to jest 2 A i 25 obrotów to jest 1,5 A z przełącznikiem. Bo to 1,5, tak jak mówiłem, możemy inaczej uzyskać, ale tutaj mielibyśmy w tej pozycji mielibyśmy 0,9 i 1,5. Mielibyśmy dwie takie opcje ładowania. Jeżeli komuś by na tym zależało, to może też w taki sposób to zrobić właśnie z tym przełącznikiem. I teraz, żeby zadziałało nam to tak jak mówiłem, zobaczcie sobie tutaj na amperomierz. Będziemy sobie to obserwować. Tu jest ten mój wyłącznik, zaraz, bo tutaj złośliwość rzeczy martwych w tej chwili się odzywa. Dobrze. Przed załączeniem tej opcji rekont musimy sobie zawsze sprawdzić, czy ten wyłącznik nasz jest rozłączony. On nie może być zwarty, bo wtedy nie uzyskamy tego prądu, jaki byśmy chcieli. Czyli tak, weszliśmy sobie tutaj w funkcję rekont, wyłącznik jest otwarty, no i uruchamiamy to. I tutaj zawsze słychać kliknięcie przekaźnika. Zobaczcie, widać przepływający prąd. I w tej chwili, jeżeli nic nie robię, to mi ten prąd tutaj spada do 0,8, 0,9, w zależności od tego, w jakiej pozycji się znalazł ten potencjometr. Ale nie musimy czekać. Wystarczy zaczekać, aż kliknie. Nie musimy tak długo czekać, aż ten prąd tutaj spadnie. I przełączamy sobie ten wyłącznik. No i mamy w tej chwili prąd maksymalny. Nawet widzicie, udało mi się ustawić tam nawet więcej niż 3,5. Mamy taki prąd wysycania.
No i tak ta ładowarka działa. Nie wiem, w jaki sposób tutaj odbywa się detekcja tego pełnego akumulatora, bo zauważyłem, że tutaj po różnym upływie czasu ta ładowarka się wyłącza. No ale to już sami sobie po prostu tutaj jeszcze możecie sprawdzić, jak to działa. W zależności od tych ilości obrotów, jakie sobie tutaj ustawicie na tym potencjometrze, możecie sobie ustawić różne inne prądy. No ale ja wam pokazałem schemat mniej więcej, tak sobie to przed chwilą przeliczyłem, żeby po prostu pokazać wam tutaj mniej więcej. Jeżeli ktoś tutaj nie ma na przykład cęgówki do pomiaru prądu, czy amperomierza, który by sobie mógł tutaj wpiąć, żeby to zmierzyć, no to mniej więcej na oko jest w stanie sobie to tak wyliczyć. Czyli tak jak mówiłem, maksymalnie jedziemy do końca w prawo i później odliczamy sobie tę ilość obrotów w lewo, żeby uzyskać te prądy, tak jak tutaj widzicie zapisane na tej kartce. No i to w zasadzie tyle. No, ja uważam, że to jest bardzo fajna ładowarka, bardzo duże prądy daje. Tutaj przy okazji wam mogę pokazać no, te prądy maksymalne, jakie tutaj udaje się uzyskać w tej ładowarce, podkręcając ją również. Tutaj należy zawsze pamiętać, żeby po prostu wyłączyć to w momencie załączenia albo jeszcze przed przełączeniem przekaźnika. Zobaczcie, ona tutaj jedzie do tego prądu maksymalnego, około 5,3 A, ale tak jak mówiłem, na to nie trzeba czekać, na to można od razu przełączyć. No tutaj ten akumulator jest bardzo mocno rozładowany, o, no dojechała nawet do 6 w tej chwili, czyli uzyskujemy tutaj fabryczny maksymalny prąd w tym momencie. No to super, po prostu świetnie. No ale ten akumulator jest po prostu przed chwilą rozładowany na maksa, więc może dlatego uzyskała ten prąd maksymalny przy tym napięciu do 12,8 V i ma tutaj jakiś próg, no tego nie wiem, ale no nieistotne, dobrze, że tak się udało. No ale teraz jeszcze możemy sobie tutaj ten prąd zwiększyć do 9,5 A. No i trzeba by było ją obserwować, czy ona nam się tutaj po prostu nie przegrzeje, bo to już no, jest bardzo duży prąd. No i może się bardzo mocno grzać. Ona tutaj, tak jak mówiłem już na poprzednim filmie, do 70 stopni dochodziła, więc przy 9 A może to być jeszcze więcej, ale no powiedzmy, że jak mamy akumulator jakiś tam no nierozładowany całkowicie, to powiedzmy, że to nagrzewanie się też czas jakiś potrwa, więc powiedzmy, że tam do godziny, jak ją tak zostawimy, to też jej nic nie stanie, bo ten prąd zacznie spadać w momencie, gdy osiągniemy 14,6 V. No więc po prostu przyspieszymy ten proces, no. No i w zasadzie pokrótce tak by to wyglądało. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy pod filmem. No i w zasadzie to tyle, także dzięki, bo tutaj nie ma w zasadzie więcej o czym mówić. Przeróbka jest banalna, jak widzicie, reszty sami jesteście w stanie sobie sprawdzić. Jeżeli tam nie macie problemu z lutownicą i ewentualnym tam jakimś własnymi sposobami na te regulacje, no to sami ją sobie po prostu dostroicie według własnych potrzeb. No i to tyle, dzięki.